Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Wczorajszy meczek niestety zawalony. Polak no, był lepszy, no nie będę go wyzywał, bo to nie jest mój cel, żeby go wyzywać za to, że był lepszy ode mnie, tylko po prostu no, pogratulować mu, no wyrazy uznania. I a rage to po prostu z mojej strony jest zawsze w sumie tradycja i norma u mnie, więc nic nowego tak naprawdę. I dobra, no my się nie poddajemy, idziemy dalej, pniemy się dalej. Zobaczymy tylko co nam to zaprofituje. Przewidywaną ilość punktów mamy 15, ale jak dzisiaj wygramy, to się to zmieni. Tylko mam nadzieję, że wygramy ten mecz. Nie chciałbym kolejnej klęski, uwierzcie. Wszystkie kondycje mają, dobra. I tak, co do składów na czwartą ligę, to ja już po prostu mam tak przygotowane, że nawet już wam nie muszę mówić. Zobaczycie cudo, jakie mi się udało zbudować dzięki otwieraniu paczek. Tak, bo gdyby nie końsy, gdyby nie sprzedane Millery, to z pewnością nie dostałbym dwóch poważnych piłkarzy, którzy są w jednym klubie. No może takiego jednego poważniejszego nie dostałem w Informie, no bo po prostu no nie byłoby mi dane. A Millerów to dostałem aż 6. I to jest kurde skandal. Jakby oni byli warci po 2-3 miliony, to bym się dorobił i już bym dawno kupił Ibrę nawet. Bądź Messiego. I Neymara razem wziętych. A tak to się męczymy. Dobra. Znaczy ja już i tak końców nie będę kupował. Zważając na to, że chciałbym sobie... O kurwa, jaką to ma ocenę. No to chujowa sprawa. No, dzisiaj możemy znowu dostać po mordzie. I to dosłownie. Chujowa sytuacja. Już nie mogę inaczej tego określić. No cóż, trzeba z nim walczyć. Zobaczymy tylko, jak on z nami będzie walczył. Bo jeżeli to będzie 10-15 do zera, ja tego nie wrzucam. Ja nawet nie będę próbował. Jeżeli to tak się skończy. Dobrze, Oscar. Nie, źle Ramirez. Panie, że oni razem są z Brazylianią, umieją się zgrać. Dobrze, Iwanowicz. Teraz tu podanie Diego Costa, CS Fabregas. Nieźle. Ale co to było? Fabregas! Co ty odwalasz? Ja się no pytam tylko, co ty się odwalasz? Tak. Dobra, Iwanowicz. No i chyba Fabregas dzisiaj sobie życzy na pozycji ławki rezerwowej. Dobrze, Piotruś zareagował, bo nie mógł na to patrzeć, jak kurde Fabregas taką akcję spieprzył. No na razie to są tylko podania do bramkarzy, tak de facto. Ale no teraz to jest śmierdząca sprawa, bo my mamy do czynienia z zaawansowaną Bundesligą. Nie chciałbym naprawdę źle skończyć. Ale coś mu podanie teraz nie wyszło z rzutu autowego. Dobra, Fabregas. Royce był... Znaczy Royce pchał Fabregasa za mocno. No i stracił piłkę w efekcie. Iwanowicz. Może on dośrodkuje. O kurde. Nie, to by się nie udało. Dobra, matka podała do Fabregasa, Fabregas do Iwanowicza. On sobie jakoś radzi na ataku, o dziwo. Dobra, dośrodkowanie. O, i Costa, no niestety, no nie wyszła mu akcja. Ja bym sobie życzył, ale dlaczego, co ty odwalasz? Nie, Fabregas dzisiaj naprawdę chce zejść. Dobra, matka straciła. A podobno matka teraz zachwyca skład Chelsea. No dobra, był tylko przywilej korzyści. I spalił. Brawo dla arbitra. Nie, a dobra, jest. Czy on spalił, to dobrze.
Mamy okazję na kontrę. I ja pierdolę, Costa! Ty chyba chcesz znowu zejść. Boże, co za łeb. Przecież nie wiedziałem, że ja go fauluję. Muszę zobaczyć powtórkę. Ja się na niego nie patrzyłem, co on z... Co za idiota. Nie. I teraz to go powinienem pierdolić. Ale będzie grał do końca połowy. A potem go zmieniam. Dobra, wpuściłem Remiego. Kijże Francuz. No i kurwa Costa spalił. Ja cię pierdzielę. On chce mnie dzisiaj wkurwić. Poważnie. On tylko liczy na to, że mój kolorowy humor się zamieni w coś czarnego. Dobra. I też spalił teraz. Ale dobrze. Tam chyba matka leciała. Matka Małysz. Tak poleciał, że gruchę wyrąbał na murawie. Costa. Nie, ty nic nie grasz. Dobra, matka, podanie do Fabregasa. Ten może... Ja nie mogę, nawet Fabregasa już wypychają. To jest skandal. Dobra, Cahill. Zajebiste podanie. Fuj. No, Oscar też. Oni obydwaj chyba chcą zejść. I Costa. No Costa to już na pewno zejdzie, to jest pewne. Albo nawet bardziej niż pewne. Dobra. Teraz podanie z góry. Kurwa, nieźle. Fuj. Teraz on tu kombinuje dla nas jakąś akcję. Dobra, Piotrek. Dobra, nabity. Nabity. Dobrze. Robena nabiliśmy. Na całe szczęście. Bo mogło dojść do gola. O kurde. Dobrze, Terry. Dobra, Costa. Pracuj. Bo jak na razie to tylko same porażki z twojej strony. I w sumie nic. Ibrahim... Boże. Powiedziałem Ibrahimowicz, a chciałem... Jakąś Iwanowicz, a ja chciałem powiedzieć Ibrahimowicz. Widzicie? Pomyłka. A nie no, bo PSG wygrało z Barceloną 3-2. To jest dla mnie wielkie zdziwienie. Kurde, jego Deutsch broni w Totsie. W sumie mu się nie dziwię, że on ma takiego bramkarza. Na razie się sprawuje tak dobrze jak Neuer. Ale... O kurde. Dobrze, Filipe! Dobre, ale nie w tą stronę. Pięknie. Dobra, Costa. Masz jeszcze niecałe 10 minut. A możesz się zrehabilitować jednym strzałem. Nie, gówno. Gówno, a nie rehabilitacja. Super! I moja piłka. Jak Costa strzeli, zostaje do końca meczu. Nie strzeli, schodzi i Drogba wejdzie. No weź tam któryś podejdź. No podejdź tam ktoś! Kurwa, 5 minut muszę. Dobra, Ramirez. I Ciul, zjebał. Ale nie. Jednocześnie dobrze zrobił. Dobra, Fabregas. Zjebał. No on też zejdzie. Kurde, nic nie grają. A teraz jeszcze może mi narąbać gola. O, ale Cahill. Kurde, że obrońca miał więcej motywacji od pomocnika? Skandal. Dobra, uważać, uważać. Mamy bardzo trudną sytuację. Walczymy z bardzo napakowaną Bundesligą, która może nam w każdej chwili gola strzelić. Pięknie, no kurwa, ja jestem dumny z tej mojej obrony Chelsea, ale nie z Costy. Z Costy nigdy nie byłem dumny. No poza informem. Dobra, i faul. Ale fajnie. Dobra, Fabregas. No idź, 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 idź. Na co ty czekasz? Dobra, do środku. No ja pierdolę, jak... A oni go pchali, a sędzia gówno. Gówno reagował. Nie, 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 nie. Czech! Dobrze, ja pierdolę. Ale jeszcze teraz może dobić. O kurde. Dobrze! Kurde, defensywa przynajmniej działa. I remis.
Ale nie podoba mi się ofensywa moja. No Costa wypierdalasz, no przykro mi, no manaty puszczasz, znaczy pakujesz i idziesz na ławkę, no proste. Nie zagrałeś dobrze, a jeszcze sfaulowałeś. No i pudło Costa. Żenada. Ale Czech kurwa przed sekundą pokazał, że to jest twarda sztuka. No i Costa schodzi, no bo ja nie chcę, żeby dostał czerwonej kartki. Nie mogę sobie pozwolić na kolejną niekompetencję z mojej strony. Drogba chodzi. Marin wejdzie za CS-a Fabregasa, bo on dzisiaj też się nie sprawił jak należy. No i to wszystko, obrona gra zajebiście. Nic dodać, nic ująć. Dobra. No dzisiaj hiszpańscy piłkarze Chelsea się nie wykazali w ogóle. Nie, nic nie zrobili. Dobra, pięknie. Zobaczymy jak oni się sprawią. Remi walczył, ale już drugi pił... Czemu tam Remi się przepychał z tym drugim? Co kurde, pokłócili się o kilo ciastek? No w sumie nie zdziwiłbym się. O, jakby się bili o kurde, on to dobiegnie. On tu dobiegnie. Wyciep! Dobry Oskar. Dobry. I kolejny, kurde. No, defensywa OP. Może być groźnie. Pięknie, Cahill. O, rożny? Rożny? Tak, rożny. Kurde. Uważać teraz. Teraz uważać. Dobra, Cahill. Cahill. No, kurde, pięknie. No, Cahill to będzie miał dzisiaj wysoką ocenę. Ale co chwilę atakują. To mi się nie podoba. Dobrze, pięknie. Ach, kurde, Remi nie doskoczył. Ale teraz może dośrodkować. Szybki. Dobra. No dośrodkuj. No kurwa, pchany był. Oj, Remi, Remi. Pierwszy raz u mnie grasz. Zobaczymy jak się spisze. Bo zapomniałem, że jeszcze mam takiego piłkarza jak Remi. Dobra. No kurde! Coś ty zrobił! Ja mu każę markować piłkę, ten ją wypierdala. Co ty chciałeś, jakiegoś kibica zabić? Poważnie. Thomas Müller. Thomas Müller! Kurde, takim niemieckim akcentem to. Dobra, Drogba. I chuj. I nic. I nic, czego bym oczekiwał pozytywnego od napastników Chelsea. Müller. Nie uważać, nie uważać. I spalił. No jeszcze kurwa sfaulowałem, ale dobrze, że zagwizdał. Bo już by było cienko. I karny by był. I byśmy to przegrali. Teraz też nie jest za ciekawie. A teraz Drogba. Drogba zajebiście. Chuju. O, 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 o. Dobra. Wyciek. Pięknie. Ale na co pchać Błaszczykowskiego? Nie, nie, ja tego nie rozumiem. Kurwa, Iwanowicz, byłby samobój przez ciebie. Masz szczęście, że Czech to w ogóle wyłapał. Masz ty szczęście. O-o, o-o. No i dlaczego ty podajesz do bramkarza zamiast ją wyciepać? Nie rozumiem tej sytuacji. Müller. W ogóle czegoś takiego nie powinno być. Dobra, Cahill. Kurde, Oskar tutaj kopnął przeciwnika z Bundesligi. Niepotrzebnie. Dobra, Ramirez! Ugh, kurde, przeciskaj się. Jak tylko możesz długo, to się przyciskaj. Dobra, Oskar, dośrodkuj. Kurde, jaka ta obrona ich też jest twarda. Dobra, dobiegnij do piłki Terry. Teraz podanie. Oskar. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. I zabrali już nam piłkę. No. Nic nowego. Zagranie i przejął. Dobra, matka. Nic, kurde. Ale matka chciała strzelić. O tyle dobrze. Bo gorzej, jakby w ogóle się nie starali. Dobra, teraz trzeba uważać, bo on to będzie. No i kurwa, Cahill z Terrym się sprawiają perfekcyjnie w Chelsea. Nie ma co. A Drogba znowu spierdolił. Terry, wyciep. Doskonale. Ale
Ja pierdolę, ja już nie mam napastników na wymianę. Nie ma. Nie ma bata. No, dobra, dobra, kryj cały czas. Kryj. Podanie. Super podanie. Dobrze, na szczęście przeciwnik nie sięgnął. Czech wyjeb tą piłkę tak, jak ci kazałem. Ale Oskar. I znowu spalił. Kurde. Ale ja myślałem, że ten przeciwnik będzie mnie rozgramiał. A tak póki co, to już 3/4 meczu minęło i żaden przeciwnik, żaden z nas jeszcze nie strzelił. Ale lepiej nie krakać, bo to będzie najmniej odpowiedni moment. No i Remi też, kurde, nie gra. A należy do Chelsea. No, kurde, nie ma. Choć ładne to było. O! Marin! Kurde, chciał! A przybiegał! Chciał strzelić! Popatrzcie, no kurde, podanie zajebiste, ale już no, sam strzał nie był taki dobry. Dobra, teraz albo nigdy. Nigdy. Aha, torpad był lepszy, okej. Marnie, marnie! Aha. Ale Piotrek, Piotrek! Czy to wykorzysta? No, będzie gol? Nie. Kurde, dlaczego nie goniłeś przeciwnika? Tego nie czajmy. Nikt nie czai z nas. Dobra, łap to. Dobra, teraz wyciepaj. Fajnie, że za bardzo się zabiegał. Ale... I znowu spalił, kurde no... On nie może wyprowadzić żadnej akcji, bo ciągle stoi na linii spalonych. Oto statystyka spalonych. 5 spalonych ma, przy czym ja tylko jeden. Spotkanie jest bardzo wyrównane. Niewiele do końca, dzieci, kurwa, wyrównane. Dobra, Piotrek. Doskonała reakcja. Ja już myślałem, że on to poda do przeciwnika. Matka. Matka walczyła. O, o, kontuzja. O kurde, czemu on teraz... A Remi doznał kontuzji, ja pierdolę. Wpuściłem go na drugą połowę, a ten się już połamał. Ja więcej tego Francuza nie dodam. Nie ma chuja. Ja pierdolę, jak ona tą Bundesligę zbudowaną. Nie dziwić się, że ma ocenę 87. I teraz uważać, bo oni mogą strzelić. No, daliśmy rożny. Kurwa, niedobrze. Nie mogą. Chuja teraz nie mogą. Nie wierzę. Nie wierzę. Co faulował? Przecież matka tylko chciała... O kurde, niedobrze. Teraz mamy sytuację kryzysową. Dobrze, Piotrek. Robert Lewandowski. Tak, gówno, nie Lewandowski. O, o. Dobrze, Tery. No, oni będą mieli po ocenie 10-10. No i remis. Nikt dzisiaj nie rozstrzygnął wyniku. Mecz był bardzo wyrównany. Dawno takiego meczu nie było. I powiem wam, to był jeden chyba z najbardziej emocjujących meczy w Lidze Piątej. Tak, bo to była walka. I każdy z nas pokazał, że mamy jakieś umiejętności, ale nie na takiej mierze, żeby sobie już strzelić gola. Ale to był naprawdę mecz godny. No, Czech 9-1, chociaż zaraz. Z jakiej racji on ma 9? 10 strzałów, a jego 11. No dobra, no on miał jedną strzał więcej obronioną, ale tak. Wpuściłem Remiego, to robił coś więcej, ale i tak, kurde, doznał kontuzji. Drogba już nie zagra, bo to jest śmieciowy przeciwnik, znaczy zawodnik, przepraszam, więc najprawdopodobniej wpuszczę Dembabę za Drogbę i przetestujemy jeszcze Remiego. Remi i Dembaba. Zobaczmy, jakie będzie to połączenie. Fabregas. No, Marin się lepiej sprawił, bo chciał wykonać akcję i to było widoczne.
Tak, a reszta, no obrona, no Cahill tu dzisiaj był naprawdę tarczą. I Czech dzisiaj nic nie puścił, to jest naprawdę dobrze. Tylko szkoda, że nie ma oceny 10-0. Ale naprawdę świetnie. No i ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego meczu z FIFA 14 Ultimate Team. Dzisiaj remis. Dostajemy jeden punkt. Chciałem tutaj. Dostajemy jeden punkt. I mamy trzy mecze. I szans na awans. Czyli szansę jeszcze mamy na awans. Tak. Jeszcze raz mamy szansę. Bo teraz jak będzie albo przegrana, albo remis, no to raczej nie. Nie, jeszcze dalibyśmy radę, spokojnie bym powiedział. Więc dobra, dzisiaj meczyk bardzo wyrównany. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, meczyk, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować, plus wyrazić swoją opinię na temat wczorajszego meczu PSG z Barceloną. Ja uważam, że no Barcelona mimo swoich wyższych sił i braku Zlatana, no nie dali rady, no. To jest dla mnie aż zdziwienie, że PSG, no, które ma naprawdę mistrzowskiego piłkarza na napastniku, no nie pojawił się, ale pokazali mimo wszystko. Nawet David Luiz, kurde, był zadowolony, że bo strzelił gola nawet. I kurde, taki zacież miał na mordzie, jak kurde berło zacieszył Roya. No. Tak, inaczej tego porównania nie mogłem znaleźć. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo, do następnego meczyku jutro.